Najpierw przeczytam krótkie słowo księdza arcybiskupa, bracia i siostry. Życie ludzkie jest wartością uniwersalną i niepodważalną. Kościół od samego początku swojej pasterskiej działalności niesie przesłanie dobrej nowiny i z mocą podkreśla, że każde życie ludzkie jest święte od poczęcia do naturalnej śmierci. Każdy człowiek ma niezbywalne prawo do godnego życia, przyjścia na świat, rozwoju i poszerzania swoich horyzontów. Jako wierzący musimy nieustannie powtarzać za piątym przykazaniem dekalogu: nie zabijaj, nie dla aborcji, nie dla eutanazji. Od kilku lat przez Poznań przechodzi Marsz dla Życia. Niedzielę 18 czerwca, za tydzień, o 15 rozpocznie się przy Kościele Ojców Dominikanów tegoroczny Marsz dla Życia, który przejdzie przed Katedrą Poznańską z towarzystwem naszej wspólnej modlitwy. Na Ostrowie Tumskim będzie piknik rodzinny. Chciałbym wszystkich na to wydarzenie zaprosić. Niech nikogo nie zabraknie. Swoje słowo zachęty kieruję do rodzin z dziećmi, uczniów i studentów, seniorów, samotnych. Niech każdy mieszkaniec naszej archidiecezji czuje się zaproszony. Wydarzeniu towarzyszy również akcja Pieluszka dla Maluszka. Jeśli ktokolwiek chciałby ofiarować pieluchy, które trafią do domów dziecka, domów samotnej matki oraz do domów pomocy społecznej, proszę o przekazanie swojego daru do parafii. Księży proboszczów zaś proszę o dostarczenie ich organizatorom. Na koniec bardzo dziękuję wszystkim, którzy w ciągu całego roku swoją modlitwą, postawą i świadectwem bronią życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Stanisław Gądecki, arcybiskup metropolita poznański. Razem z księdzem Maciejem, księdzem wikariuszem Tadeuszem, ja też przyszłą niedzielę o 15 będziemy na tym marszu i wszystkich bardzo zachęcam do udziału. Bracia i siostry, rok liturgiczny Kościoła pozwala nam przeżyć zdarzenia z Chrystusa, a tym samym uczestniczyć w zbawieniu, które Chrystus nam przynosi. Najpierw Adwent, czas przygotowania na przyjście naszego Pana, Boże Narodzenie i Objawienie Pańskie, Wielki Post, czas nawrócenia, męka, śmierć, zmartwychwstanie Chrystusa, niebowstąpienie i zesłanie Ducha Świętego. A teraz trzy święta, które przypominają nam, jaki jest Bóg. Minioną niedzielę uroczystość Trójcy Przenajświętszej, w poprzedni czwartek uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Boże Ciało, a w najbliższy piątek uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Serce, symbol miłości. Serce Pana Jezusa, objawienie miłości Boga do nas. Jak często w Ewangelii możemy spotkać się z sercem Bożym. W dzisiejszym tekście Chrystus nie tylko przyjął zaproszenie celnika, a więc kolaboranta z władzą rzymską, w oczach
społeczeństwa napiętnowanego jako grzesznika. Nie tylko przyjął zaproszenie na wspólny posiłek, ale tego człowieka powołał na jednego z apostołów, a potem do tego, by spisał pierwszą z Ewangelii. Wbrew oburzeniu faryzeuszów i uczonych w piśmie. W Ewangelii odnajdujemy przypowieść o pasterzu, który zostawia 99 owiec, a szuka jednej zaginionej, bo sercu Bożemu zależy na każdym człowieku. W Ewangelii są słowa Chrystusa: uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i serca pokornego. Ale najpełniej serce Boże ukazuje nam śmierć Chrystusa na krzyżu. Kara śmierci przez ukrzyżowanie, przerażająca, okropna, obrzydliwa, polegała na uduszeniu człowieka. Ale nikt nie chwytał za gardło i dusił, albo nie narzucał jakichś pętli, tylko ręce rozciągnięte i przybite do belki krzyża, napięte mięśnie klatki piersiowej. Proszę spróbować napiąć mięśnie i oddychać. Oddech bardzo płytki i krótki. Jedyny sposób, żeby głębiej zaczerpnąć powietrza, wesprzeć się na nogach i unieść ciało tak, żeby poluzowały się mięśnie klatki piersiowej i zaczerpnąć więcej powietrza. Ale nogi przebite gwoździem. Jak długo można ustać na gwoździu przeszywający ból? Więc człowiek opada, mdleje i znowu napięte mięśnie klatki piersiowej. I tak się trzepoce, jak ryba wyciągnięta z wody. Ukrzyżowani wrzeszczeli, przeklinali. Takie są opisy tej strasznej tortury i śmierci. I dlatego też Żydzi prosili Piłata, aby przyspieszono śmierć ukrzyżowanym z Jezusem i samego Jezusa. Żeby w święto Paschy, które było następnego dnia, nie było tego bardzo przykrego widoku i tych hałasów i wrzasków i obrzydliwości. Żeby się nie psuł nastrój święta. A przyspieszano śmierć w ten sposób, że potężną laską uderzano w nogi wiszących na krzyżu, tak żeby doszło do otwartego złamania. Już żeby na takiej złamanej nodze nie byli w stanie się dźwignąć i żeby się szybciej udusili. I tak zrobiono z dwoma przestępcami ukrzyżowanymi z Jezusem. Ale kiedy żołnierze podeszli do Jezusa, zobaczyli, że Jezus właśnie skonał, więc nie łamali mu nóg. Tylko na wszelki wypadek, jeden z żołnierzy, żeby można było zameldować Piłatowi na 100% ten Jezus z Nazaretu, który mówił o sobie, że jest królem, już nie żyje. Jeden z żołnierzy wbił włócznie w bok Jezusa od strony prawej ku sercu. I zapisał święty Jan, że z serca przebitego wypłynęły krew i woda. To znaczy w opisie medycznym oddzieliły się krwinki czerwone od osocza, a więc znak rzeczywistej śmierci.
cios włóczni, która rozerwała serce Jezusa, rzeczywisty, prawdziwy, jednocześnie symbol grzechów, przewinień, jakie myśmy popełnili. Pośród nich jest dosłowne rozrywanie serca Chrystusa przez zabijanie dzieci nienarodzonych. Przecież Pan Jezus powiedział: wszystko, coście uczynili jednemu z tych moich najmniejszych, mnieście uczynili. A gdzie człowiek jest najmniejszy, jak nie w łonie matki? I on sam chciał być poczęty w łonie kobiety. Sam chciał przebywać pod jej sercem. I dlatego w litanii do serca Jezusa modlimy się: serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami. Jeśli w człowieku jest miłość do Chrystusa, to kiedy sobie to uświadamia, przebicie serca Bożego, rodzi się pragnienie, aby dołączyć się do ofiary Chrystusa za grzechy, aby wynagrodzić to zło wyrządzone Bogu, aby zadośćczynić. W jaki sposób? Najpierw przez wierność naszego serca, przez zachowywanie Bożych przykazań, zwyciężanie pokus i odwrócenie się od grzechów. Dalej przez ofiarowanie Panu Jezusowi różnych naszych krzyży, cierpień wynikających z chorób, z upokorzeń, z niedogodności życiowych, także ofiarowanie dobrowolnie przyjętych pokut i umartwień za grzechy własne i grzechy innych. A także sposobem wynagrodzenia sercu Jezusa jest modlitwa. Są tu dwie modlitwy szczególnie godne polecenia. Pierwszą z nich jest koronka do miłosierdzia Bożego, która jest przebłaganiem za grzechy nasze i grzechy całego świata. A dalej litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Teraz zwłaszcza w czerwcu ją odmawiamy. Natchniona modlitwa. Tak nawiasem warto wspomnieć, że u jej początku jest polski jezuita, ojciec Kasper Drużbicki, końcówka XVII wieku, pochowany w naszej poznańskiej Farze. Najmilsi, niech miłość serca Bożego pobudza w nas ducha wynagrodzenia. Niech modlitwa do serca Bożego upodobni nasze serca według serca Jezusa. Amen.